dojechałem do startowiska w Stanisławowie. Tutaj koledzy już są, także rozpakowują się powolutku. Jest 11 listopada 2020 roku. No, ekipa dojechała, widzę. Brawo. Cześć, Rudy. Grubo, cześć, cześć. No, fajnie się spotkać, zobaczyć. Cześć i czołem. Cześć, Grzesiek. Już cześć, Adaśko. W końcu. No nie, no skrzydło moje. Adam Giela startuje. Adaś startuje. Chciał, bo tam strefa jest, nie? No możesz dookoła, nie ma problemu. Cały Stanisławów, za Stanisławem jest taki las, to tam właściwie do tego lasu, a później tam jest strefa. A tutaj z tej strony to jakiś czas zastanawiałem się, czy opublikować ten film z dzisiejszego zdarzenia. Stwierdziłem, że będzie to dobry materiał poglądowy, instruktażowy dla młodych pilotów. Jest powiedzenie wśród pilotów paralotniowych, że każdy musi kiedyś znaleźć swoje drzewo. Z kolei u pilotów PPG jest powiedzenie, że kiedyś musi być ten pierwszy raz. Mój pierwszy raz niestety nastąpił w trzecim roku latania. Wiaterek wiał tutaj około 5-6 metrów na sekundę, co również mogło mieć wpływ na dzisiejszy start. W zasadzie sam nie wiem, dlaczego zrobiłem tak, a nie tak jak zwykle, że startuję dodając gazu dopiero jak skrzydło stanie na głowę. Długo się zastanawiałem, dlaczego tak zrobiłem. Do tych wniosków w sumie nie doszedłem. Wyszło tak jak wyszło. Podczas startu skrzydło jeszcze nie było dociągnięte nad głowę. Ja dodałem gazu. Napęd wypchnął mnie do przodu. Skrzydło zostało w tyle, co spowodowało szarpnięcie i no niestety nie utrzymałem się na nogach i wyrywało mnie do tyłu. Zrobiłem tak zwanego żółwia. Na szczęście nic się nie stało oprócz połamanego śmigła. W zasadzie tylko jedna połówka poszła.
Start miał być dynamiczny, wyszedł za dynamiczny. Koledzy tutaj będący na startowisku, jak zobaczyli, co się wydarzyło, momentalnie podbiegli, pomogli mu uwolnić się z uprzęży. Także podziękowania również dla kolegów. No, warto latać w grupie, a nie samemu, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Także życzę kolegom, wszystkim latającym, jak najmniej takich zdarzeń i bezpiecznych lotów. Dzięki. No niestety. Druga łopata jest cała. No. Ta się uszkodziła, Grzesiu. Oplot cały, kosz cały. Nie są duże zniszczenia. Śmigło mam w drugie, ale w domu. Śmigło to wyjebali. Tak. A czy jedna połówka? Jedna połówka. Muszę pokleić. Ty super glue. Nie, nie. Nie, no przecież naprawiają. Nie, nie. Jedną połówkę się kupi, tyle. A czy drugą mam, a czy obie mam w domu, miałem wziąć. Oplot nie poszedł, kosz nie poszedł. Zdrowo. Nie ma ciśnienia. No, Rudy, teraz twoja kurwa. Kurwa. No i Rudy w powietrzu nad startowiskiem. Jak ci się latało? Dobrze. Ładne kolory luny. Bardzo trochę. A zaś po locie. Dziękuję. Relacje, cześć. Nie, dzisiaj nie. Byłem tam na zawiesiuchach na tych stawach i potem na żądzy i tam w Rojkowie. No to ja robiłem trochę parę kilometrów. Elegancki pokrowiec. Kupowałeś czy dorabiałeś? No wiesz, babka szyła na zamówienie, taka kosztowna wojska ogłasza. Może na sołtys. Dobry patent, bo ani się nie będzie brudziło, ani się nie zmoczy. W garażu trzymam, to przynajmniej wiesz, wilgoć mi tak nie wchodzi. Zawsze w garażu jest trochę wilgoci, bo mam taki wiesz, wolno stojący, nie ogrzewany. Zgadza się. Ta lewa mi się owinęła jeszcze po kółtaśmie, to w powietrzu. Tak, i dlatego ci tak zniosło delikatnie. Rudy nadciąga.
Rudy podchodzi do lądowania. No i pięknie.